Witamy serdecznie wszystkich hodowców w Polsce, hodowców i hodowczynie. My dzisiaj jedziemy do Krystiana Kachlera, czyli tak jak wskazuje tytuł, mistrz 56-krotny oddziału Katowice będzie miał organizowaną przez portal PigeBook aukcję wyjątkową 19 października i 2 listopada. To na bez wątpienia bardzo dwie ważne daty w naszym kalendarzu aukcyjnym, z tego względu, że pan Krystian Kachler na tej aukcji będzie miał wystawioną córkę 303, czyli najlepszą córkę najlepszego samca rozpłodowego w historii pana Krystiana Kachlera. Będą wnuki 159, będą dzieci czarnego skrzydła, czyli wyobraźcie hodowcy sobie, to co najlepsze w hodowli pana Krystiana znajduje się, to takie gołębie będą wystawione po prostu na aukcję portalu PigeBook. Tylko dwie aukcje w skali do końca roku, gdzie po prostu my 2 tygodnie temu pojechaliśmy do pana Krystiana i zamówiliśmy wszystkie najlepsze dzieci i wnuki na portal aukcyjny PigeBook. Takie aukcji po prostu drugi już nie będzie. My zmierzamy do pana Krystiana Kachlera, jedziemy odwiedzić go, zapytamy go właśnie o gołębie, czyli o tego 303, zapytamy o tą 159, tak żeby wytłumaczył wam, co to będą za gołębie. Pan Krystian Kachler, 56-krotny mistrz oddziału z rzędu, w sensie chodzi tutaj o to, że nie jest to tytuł z kategorii A, nie jest to tytuł z kategorii B, z C, to jest po prostu mistrzostwo gołębi dorosłych przez 56 lat. Także hodowcy, wielkie gratulacje dla pana Krystiana, my tam zmierzamy, jedziemy tam po prostu nagrać film krótki, a was wszystkich zapraszamy w dniach 19 października, czyli to jest wtorek, godzina 16, i w dniach 2 listopada na portal aukcji PigeBook. Dwie aukcje znakomitych, wyjątkowych gołębi, które po prostu już nie będą dostępne, bo między innymi będzie córka 303, która jedyna jest wystawiona, i pan Krystian powiedział, że już takiego drugiego gołębia w historii nie będzie możliwości wystawić, no bo nie ma takich gołębi już, to 303 już nie ma go, tego gołębia. Po prostu nie ma możliwości, żeby już było jakieś kolejne dziecko, także hodowcy, my jedziemy do pana Krystiana, a tam dowiecie się więcej na temat tego, co hodowla pana Krystiana skrywa za tajemnicę, bo genialny hodowca i hodowca, który osiągał przez wiele, wiele lat ogromne sukcesy. Ma do spierzenia ostatnie trzy lotki, czyli tak się go on prezentuje. Znajdujemy się już, hodowcy, na hodowli pana Krystiana Kachlera. Każdy już będzie wiedział przez tytuł filmu, że 19 października i 2 listopada będą dwie aukcje, które tylko i wyłącznie dwie aukcje będą na portalu PigeBook, i żadnej aukcji już więcej nie będzie z hodowli pana Krystiana Kachlera. Aukcje wyjątkowe, bo będzie bezpośrednio córka 303, czyli najlepszego w historii hodowli pana Krystiana samca rozpłodowego. Będą wnuczki do 159, czyli najlepszej samicy rozpłodowej w historii pana Krystiana Kachlera. Panie Krystianie, co to był za gołąb 303? Co to była za samica 159? Co to są za gołębie, które się przyczyniły do super mistrzostw pana hodowli, tak? 159 to jest samiczka z Reni de Mai i z Pauli 5000, i to można powiedzieć, że 30, około 30 gołębi w tej chwili jeszcze jest, właśnie to są wnuki prawnuki właśnie, no, bo to była właśnie ta Paula 5000, to też już była linia Paula 5000, to nie była córka ani syn, tylko linia Pauli 5000, ale niesamowicie udane szczegółowo. 159, ja tak hodowcy zaznaczę. Tak, ja hodowcy zaznaczę, że 159 to jest taka samica, którą mamy tutaj, hodowcy, w rodowodzie przygotowaną właśnie dla was, i zobaczcie, ona jest tak jakby u was w hodowli protoplastką Pauli 5000, bo 159 to jest ta główna samica, którą nazywacie Paula 5000. Tak. Czyli od niej się zaczęła cała ta historia dalsza. Że na Pauli 5000 mówię, że to już są to linia, nie? Mhm. Bo Paula 5000 to była u Reni de Mai, czyli u tego hodowcy belgijskiego. I wy przywieźli... 2 razy złoty medal, wy tego gołębia przywieźliście, ale Paula 5000, którą wy nazywacie u siebie w hodowli, to jest ta samica 159, która u was dała dzieci i wnuki, czyli to jest wasza najlepsza samica rozpłodowa w hodowli. To możesz powiedzieć.
No to właśnie to mówię. No. 303 to gołąb, najlepszy rozpłodowiec. 303, mało powiedziane, że najlepszy rozpłodowiec był i najlepszy lutnik. Bo jak był trzeci w Polsce, nie pojechał na trzeci w Polsce, nie pojechał na Spartakiadzie, byłby trzeci na Spartakiadzie, dlatego że był na niemieckiej obrońcy. Był taki jeden rok, że nie mógł pojechać. I to jest nie trzeci wynik w Polsce, ale to byłby trzeci wynik w Europie na Spartakiadzie. Ale w następnym roku był czwartym lotnikiem kategorii D, czyli i w kategorii A był trzecim lotnikiem w Polsce, a w kategorii czwartym lotnikiem w Polsce. Tutaj jeżeli chodzi o 303, to u pana Krystiana będą takie rodowody, jak widzicie, niestandardowe, nigdy takich rodowodów nie widzieliście, bo są to rodowody przygotowane specjalnie pod aukcję. I tutaj jakbyście zobaczyli hodowcy, 303, o którym opowiadamy, to jest właśnie ten gołąb. On jest gołębiem trzecim w Polsce w kategorii A, czwartym gołębiem w Polsce w kategorii D, a jego córki to są właśnie ta 3603 i właśnie 3796. To są jego córki, które zdobyły super wyniki, a tu macie hodowcy tego 303 bardzo dobrze opisanego, czyli jest to najlepszy samiec rozpłodowy w historii hodowli pana Krystiana, wybitne jego dzieci, gołąb, który no u was no zrobił chyba największą robotę w hodowli, no, prawda? No, to tak jak już, może się powtarzam na filmie, ale na tym poprzednim było, że ta 3603 była trzecim lotniczką w Europie, była na Spartakiadzie trzecim lotniczką, bo zresztą puchar tu jest jej. I piątą, jak była olimpiada w Poznaniu, była piątą lotniczką w Polsce w kategorii C. Ale to jest gołąb, to był gołąb, który robi wszystkie konkursy. To nie, że pasowało być na kategorii C, tylko na wszystkich lotach. Potrafiła 14 razy być składana, 14 konkursów i wszystkie 14 po czubie, nie? Na aukcji, jakby pan, panie Krystianie, pan mógł zerknąć tutaj, jeszcze będzie taki gołąb, co bezpośrednio tutaj dziecko, czyli tu jest hodowcy, dziecko będzie, dwójka dzieci na aukcji będzie czarnego skrzydła. Czarne skrzydło to jest właśnie syn tej 159, a czarne skrzydło, co to był za gołąb? Czarne skrzydło to już jest gołąb, którego większość hodowców w Polsce zna. To był też wybitny lotnik i właśnie syn tej 159, tej Pauli. I z tym, że ma jedno skrzydło, jest to czerwone nakrapiane, o jednym skrzydle zabarwienie czarnego, a drugie normalne, nie? Wow. I dlatego jest nazwany czarne skrzydło, ale to tak samo wybitny lotnik. Dokładnie. Zgodnie z tym, co hodowcy wcześniej mówiliśmy, zapraszamy was na aukcję, która tak naprawdę jest wyjątkowa, bo tylko dwie aukcje przez cały rok, do końca roku 2021 będą dostępne, czyli 19 października i 2 listopada. Rodowody szczególne, bo to, co mówiliśmy, panie Krystianie, rodowody takie już komputerowe, czyli to, co mówiliśmy, że hodowcy możecie zobaczyć, że właśnie każdy rodowód jest opisany po prostu w formie komputera. Są te gołębie od dołu zaznaczone, czyli jak macie hodowcy pana Krystiana rodowód, to macie tutaj napisane właśnie samica 6081, najlepszy rozpłodowiec 303, jest ta samica 3603, no i 3796. Ja bym powiedział, że tych gołębi można tu byłoby dodać jeszcze z 10, z 15, bo tyle tych wybitnych u pana gołębi jest, ale no miejsca brakuje, co nie? No, z tym, że rodowody to nawet nie jest to, co jest w tych klatkach, co pójdzie na aukcję, bo to są naprawdę gołębie wybitne. No to, co mówiliśmy, same najlepsze gołębie. Wszystkie najlepsze, wszystko synowie i córki 303 i czarne skrzydło. No. Czarne skrzydło i tam jeszcze jest samica, w którymś rodowodów, ta 81, to była lotniczka, która była drugą w konkursie detekcji w Polsce, także gołębie naprawdę wybrane i naprawdę jest warto. No to, co ja z panem Krystianem mówiłem, bo ja tu hodowcy przyjąłem 2 tygodnie temu, przyjąłem do pana Krystiana i panie Krystianie, wszystkie wnuki 303, wszystkie wnuki 159, wszystkie wnuki 6081, czyli wszystkie najlepsze gołębie, jakie macie, bo dzieci już ich nie macie możliwości sprzedania, więc wszystkie wnuki, jakie macie, po prostu na aukcję, żeby przyszykować, i mi się wydaje, że żadnego już nie zostało. Połowa już ich jest sprzedane, bo ludzie się dopytują, gdzie są te wnuki po 303, powiedziałem, że zabrał Wiktor i te czekają tylko na termin, na aukcję. Dokładnie. No nie, no tak to wygląda, hodowcy. Nasza praca też duża włożona, bo nawet do pana Krystiana się dzisiaj śmiałem, że przygotowaliśmy te rodowody właśnie dla pana Krystiana.
No ale to była praca żmudna, bo parę nocy nie bym powiedział, że nie przespanek, bo w sumie jeszcze nie skończone są wszystkie te dokumenty, ale jest to zrobione solidnie. Mamy bezpośrednio właśnie te wnuki 303. Bardzo solidnie to widać zresztą. No, także hodowcy, pan Krystian tak samo, każdy gąb będzie miał kartę własności w tym miejscu. Będzie podpis pana Krystiana, więc wszystkie rodowody będziecie mieć udostępnione na portalu Pigebook. No super. Panie Krystianie, rękę podaję. Gratuluję i dziękuję za super aukcję, a hodowcy, tak mówię, bezpośrednio córka 303 będzie na aukcji i bezpośrednio ten 20, 30, 3, nie, 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 jaki jest lotnik wasz, ten na aukcję, co daliście? 2303. Lotnik, który jest wyśmienity, ja to co powiedziałem do pana Krystiana. No, ja właśnie mówię do pana Krystiana, mówię, panie Krystianie, co się dzieje, że pan takie gołębie wystawia na aukcję. Także hodowcy, zapraszamy, dobry lot, a tak mówimy... wszystkich hodowców i wszystkich, którzy będą chętni do zakupu, bo ja polecam naprawdę... Telefonów było dużo. Telefonów było dużo. To, co rozmawiałem, czekałem na telefon, kiedy będzie ta aukcja. Także hodowcy, 19 października i 2 listopada aukcja... Także czekać przy telefonie i klikać. Dokładnie. Dobry lot, pozdrawiamy. Dobry lot.